devil's always seem to be him and yet he's lost in the fluent. Oh, she's a god awful man. Look down to me, so I see that. And fear that she would walk away and ask if she would stay. Ciągle niepoważna i gdy rozum tracił tani, śmiała się ta skała. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu to przecież tak samego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu to przecież tak samego lud. Patrz, 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 patrz,
Wojski Wekla traci, już bierze, a za nim biegną kamraci wojskiego ratować. Kurde, to ciepłe dni będą szukać. Mów dalej, albo lepiej. Tak. Ciągnął w pół ducha i do płuc wysłał cały zapas ducha. A ducha miał wielkiego niczym pół Germanii. Bóż się nie bał wcale i tego, że tuż za nim poborca z zajcu mu domiar wypisuje, bo na granie w kniej kołcy synku. Jaki brzuchem był wąski, ale go łapał głupio. No proszę, która ta godzina jest? A ty co możesz powiedzieć w kwestii kniei? Dmucha wiatr, szumią drzewa, idzie burza i ulewa, a ja w domku schowam się, deszcz nie zmoczy mnie, kap, 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 deszcz nie zmoczy mnie. Ale dziwo, możesz powtórzyć. Jasne, że tak, panie profesorze, ja mówię. Dmucha wiatr! Już. Dość. Zamknij. Siadaj i idź do końca. Matura za zakrętem, a wy co? Deszcz nie zmoczy mnie? Kap, kap, kap. Koncesyjny kupi? Czy ja was uczyłam przez 4 lata języka polskiego? Poczynek. Cytat z twojej próbnej matury. Jak Kochanowski szedł do ślubu, to ciągnęły się za nim treny. To była taka metafaza, pani profesor. Szatkowska. To metafaza czy parafraza? Boryna śpiewał w chórze, ale tylko partie solowe. Właściwie generalnie pojęcia nie. Niech on śpiewa te partie solowe, co chciał, ale co chciał przekazać społeczeństwu pisząc. Antek ciężko pracował rękami, a Boryna językiem. Siadaj. A wiesz dlaczego? Nie wiesz, bo zdania nie zaczyna się od bo. Że jest Boże coś polskie. Boże coś polskie, to nie, ale Bogu rodzice już tak. O, jak to takie ważne. Jest rok 1974. Czy możecie sobie wyobrazić, co ja powiem za 40 lat na zjeździe naszego ogólniaka? Kto krzyczy na podwórku? O, krowa, krowa! No, tak krzyczy na podwórku, pyta pani, kto krzyczy na podwórku. No to tak krzyczy na podwórku taki jeden, Beraś Witek się nazywa. No i on mówi, że chce do naszego ogólniaka. No i że dziennikarzem będzie, że film nakręci i w tym filmie będzie taki anioł, co się wszystkiemu dziwi i on będzie krzyczał właśnie ta krowa, krowa. No i tak sobie myślę, że ten Witek Pereś, to on różne ciekawe rzeczy będzie robił, tak? Z Bruce'em będzie grał na gitarze, tak? Będzie robił cuda i pani będzie z niego dumna. I ja tak myślę, że za te 4 dyszki to pani może jego o coś zapytać. Tak myślę. Dyrektorze najłaskawszy, kuratorium. Rosak. Jest Rosak? Masz pałac w gramatyki.
nie poprawiono. Powiedz, zrobiłem kanapkę. Zrobiłem kanapkę. A teraz strona bierna. Siedziałem w pokoju. Czytałem kapitana Szpika. A mama zrobiła mi kanapkę. Sosa. Kanapka została zrobiona. Ale może jeszcze raz. Obszedłem górę dookoła. Stronę jedną. Kanapka została zrobiona. Góra została obejśnięta. Wiecie co, mam nadzieję, że z wami się też życie obejśnie. Ale pewności nie ma. Jaką lekcję macie następną? Chowanie techniczne z profesorem Wajszewskim. Za 10 lat. Bardzo dobrze, bo zdążycie przeczytać pana Tadeusza. Nawet chłopów zdążycie przeczytać. Także będzie wszystko dobrze. Tylko mi nie ściągać żadnych trików ze Świstaka, bo więc tak będę wiedziała skąd.